Trenerze, kilka zdań na temat całego sezonu, podsumowanie od strony trenera. No tak, jeśli tutaj jeśli chodzi o cały sezon, no wiemy jaki cel był przed nami, nie tylko przed nami, no przede wszystkim przed zespołem. On został oczywiście zrealizowany, awans do E-Winner drugiej ligi. No, przed tutaj moim przyjściem w spotkaniu oczywiście z prezesem Piotrem Owczarzakiem i dyrektorem sportowym Kamilem Dyldą, no, którzy przedstawili tak, ten projekt, ten plan, ten pomysł na to, co tutaj w klubie chcą zrobić. Oczywiście przy mojej pomocy mojej. No, myślę, że tutaj możemy wnioski proste wyciągnąć, no, że cel został zrealizowany. Są oczywiście pewnie przed nami nowe wyzwania, ale mówię, to cały jakby ten rok, trudny rok, bo wiemy, że były momenty łatwiejsze i trudniejsze, tak jak mówię, ta przerwa covidowa, no ale myślę, że mówię, zespół zareagował bardzo dobrze i mówię, no jesteśmy tutaj, gdzie chcieliśmy być. To kolejne pytanie odnośnie młodzieży, bo jednak dosyć, no, można powiedzieć, że dosyć duża grupa młodzieży trenowała tutaj w pierwszej drużynie. Jak trener ocenia tą grupę? Tak, no powiem tak, bym się skupił na 11 zawodnikach, którzy zagrali w oficjalnych meczach tutaj Wisły Puławy. Jest to grupa młodzieżowców, grupa spora wychowanków, co oczywiście w każdym klubie marzy o tym, żeby było jak najwięcej w pierwszym składzie. Natomiast myślę, że to wszystko jest przed nami, ze względu na to, że ci, co debiutowali, to są 15, 16, 17-latkowie, młodzi zawodnicy z perspektywą. Natomiast chciałbym tutaj też powiedzieć, że no dużo będzie zależało od nich, nie tylko jakby ode mnie, od trenera, od sztabu trenerskiego, od ludzi, którzy są jakby przy pierwszym zespole, tylko mówię, chciałbym też troszeczkę, że to są jakby, mówię, młodzi ludzie, ale mówię, no obowiązki, mówię, jakby wrzucamy seniorskie, ale jest potencjał, trzeba się z tego cieszyć, dobra praca. Ja myślę, że tutaj tych trenerów oczywiście przy tych grupach wszystkich młodzieżowych widać duże postępy, nie patrzymy tylko na wyniki, patrzymy też przede wszystkim na właśnie indywidualności, które są w poszczególnych grupach. Czeka tutaj oczywiście jutro nas też mecz, wiemy, dwumecz o młodą celiotkę, także mówię, jeszcze raz powtórzę, potencjał jest, tylko no powoli, ale też mądrze z tego korzystać. Jutro pierwszy mecz juniorów młodszy w Baraże w Celiotce, a w sobotę rozegramy mecz z KSZO Ostrowie Świętokrzyski. Może kilka zdań do trenera? Oczywiście, bo został jakby zmieniony termin. Gramy dzień szybciej. Chcieliśmy grać dwa dni szybciej. Chcieliśmy tą ligę zakończyć jak najszybciej, ze względu na to, że ta przerwa między końcem rozgrywek a początkiem przygotowań jest bardzo krótka. Nie udało się to przełożyć na piątkowe popołudnie, ze względu na to, że KSZO grało finał Pucharu. I tak naprawdę jedyną datą, którą mogliśmy, zresztą to zaproponowało też KSZO, no to przystaliśmy na sobotnie popołudnie. Wiem, że niektórym kibicom jakby to no, nie pasuje, natomiast chciałbym o pewne zrozumienie, ponieważ już w Białej Podlaskiej część zawodników nie grała ze względu na to, że muszą mieć dłuższą przerwę. Robiliśmy przed dzień tego mikrocyklu, przed meczem z Podlasiem, pewne badania, które pokazują duże zmęczenie u niektórych zawodników, dlatego mają wolne, niektórzy będą mieli teraz wolne na te spotkanie. No przerwa, niestety regeneracja musi być, to nieraz ta regeneracja no jest lepsza niż trening, także mówię, no podjęliśmy decyzję jakby w sztabie, ale nie tylko w sztabie, jest osoba, która oczywiście odpowiada za przygotowanie tutaj motoryczne. Dlatego mówię, decyzja jest jaka jest, myślimy do przodu, tak? Myślimy do przodu, co będzie za 2-3 tygodnie. To teraz na koniec może kilka zdań na temat planów na przyszły sezon.
planowane jest oczywiście spotkanie. Spotykamy się 5 lipca, tak jak wspomniałem wcześniej, krótka przerwa regeneracyjna. Mam nadzieję, że zawodnicy przyjdą jakby i wypoczęci, i głodni tego, co nas będzie czekać, a będzie nas czekać na pewno ciężka praca. W tym okresie 4-tygodniowym mamy zaplanowane oczywiście dużo jednostek podwójnych, czyli po 2 treningi dziennie, ale również 3 gry kontrolne. Nawet 4, bo w jednym dniu mamy podwójny sparring tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek, który zaczyna się 31 lipiec, 1 sierpnia. Także no, musi, tak jak powiedziałem, musi być regeneracja pełna, żebyśmy mogli przygotowywać się naprawdę na dużych obrotach, żeby ta forma. Może nie wiem, czy będzie od razu optymalna jakby na pierwszą kolejkę, natomiast wiemy, że runda jest bardzo długa i trzeba to naprawdę no, mądrze i gdzieś tam patrzeć i uważać na przede wszystkim kontuzję, bo tego będziemy chcieli na pewno uniknąć.